bez jaj! Wypuśćcie mnie! Dzień dobry, autoholicy. Ten żarcik z bagażnikiem to wymyślił nasz operator, Brian, żeby pokazać wam, jak wielkie jest to auto. No ale Amerykanie to nie uznają półśrodków. Ponad 5,80 długości. Nie jest to może szczyt amerykańskiej technologii, nie jest to supercar ani muscle. Nie jest to też największy krążownik, ale jest to auto, które wzbudza mega pozytywne emocje. Wystąpiło w wielu filmach, teledyskach i na zdjęciach, a jego właścicielem jest człowiek, którego zawsze spotkanie rodzi uśmiech na mojej twarzy. Cześć, Rafałku. Cześć. Idziemy do środka, bo jest tak zimno, że uszy nam... Przy minus 12 mogą tak, nam odpaść. Uszy nam odmarzają. Ja pierdzielę, że miałem tych gadżetów, bo ja mam takich pełnowieśniackich gadżetów, tak jak na lusterku wiszą. Musi się obwiesić jak takie dawne i jakieś futra założyć. No. I pimpole, nie? Pimpole. Rozsiedliśmy się z tym jak pimpole. Jak należy, właściwy sposób podróży. Taki jest, potem jest ten samochód. No ciężko inaczej. Z przodu to nie, jest tylko pełen luksus. No to troszkę może o samochodzie. Rafał, nawijmy. Ojejku, moje małe marzenie. 10 lat temu zrealizowane, 84 rok, Cadillac Sedan DeVille. Najuboższej możliwej wersji wyposażenia. To jest bardzo istotne, gdyż w 84 u nas w najbogatszej wersji nie było nic. Ale nawet nie miał szyb akwarium. Tak, tak, tak. Nie no, halogeny były w opcji i co jeszcze? Podgrzewana tylna szyba. No, takie czasy. A to auto, co ono ma w tej najuboższej wersji? No takie podstawowe. Klimatronik, nie? Tak, tak, klimatronik i o dziwo jeszcze trochę działa nieraz. Mhm. Komputer ma. Taki, który pokazuje spalanie dystans i ilość paliwa, która została, więc nowocześnie, jak na 84 i prymitywnych Amerykanów. I wskaźnik paliwa. Tak, wskaźnik. Informuje się, że jest głodny. Jest idealnie na środku, każdy go widzi. To jest istotna informacja. No i co najważniejsze, no takiej elektryki amerykańskiej ma dużo. Szyby są elektryczne wszystkie, fotele elektrycznie się regulują. Klapa domykana jest elektrycznie i nawet bagażnik się domyka sam. W sensie, no już jak go domkniesz tak, to on się tam dociągnie za metek i jest kulturalnie. Najlepsze są wrażenia, bo no, co by nie mówić, amerykańskie samochody jeżdżą po swojemu. Tak, tak, tak. To taki jest kuter, który płynie, nawet... Często mi się wydaje, że w niektórych łódkach masz więcej możliwości reakcji niż w nich. Tak, to jest tak po prostu. Snujesz, nie wiem, nieważne jaki byś miał zły dzień, w pracy ci nie wyszło, faktura nie zapłacona, wsiadasz tu, chillał. Gęba się cieszy, tak, zawsze. Chillał. No, ile ty masz go lat? 10 lat, pełne 10 lat już jest. Ja Rafała kojarzę z czasów, jak jeszcze pracowałeś w salonie samochodowym. Samochody te zmieniał jak rękawiczki. Tak, taka tak. Możliwość, ale to auto zawsze było przy tobie, nie? No i to się nie zmieni. Tak, tak sukcesywnie widzę, że z każdym rokiem coraz więcej, coraz poprawniej. No bo, nie ukrywajmy, auto wymaga. Wymaga, szczególnie jak się nim dużo jeździ. Ja nim zrobiłem, tam jest na liczniku 44 tysiące mil przez 10 lat. Może dużo, może mało, ale to jest auto na niedzielę, tak, do zabawy, więc wydaje mi się, że troszkę go użytkuje więcej niż taki zwykły zjadacz chleba. Bo tyle ludzie robią normalnymi samochodami, no i no wiadomo, jakieś drobiazgi, opony, jakieś hamulce, nie wiem, trochę kosmetyki, bo to jest absolutnie konieczne w przypadku takiego samochodu, ale wrażenia z tym, jeżeli ktoś nie jechał starym Amerykańcem, to... Nie, no to jest inny świat, to jest totalnie inny świat i to się może podobać, może się nie podobać, bo to są bardzo skrajne emocje wywołuje to auto. Teraz był próg. Tak. Ale no ja go lubię, no jest wygodny, jest śmieszny, jest taki w ogóle przerysowany okrutnie. Jest nietutejszy. Tak, jest nietutejszy, tak. Inna bajka.
na miejsca parkingowe nawet nie pasuje. Jak go postawię w zwykłym miejscu parkingowym w markecie, to albo wystaje od przedni błotnik, albo tylny. Któryś musi wystawać, bo się nie mieści zwyczajnie. To jest najlepsze. To jest już samochód z czasów kryzysu w Ameryce, więc oni wtedy weszli... Zacznijmy od tego, bo to jest najśmieszniejsza informacja. Ten samochód, ten silnik ma oznaczenie HT4100. Samochód z 84 z Ameryki. HT oznacza, uwaga, high technology. Czyli prymitywny monowtór. Wjedźmy może na stację na chwilę, bo zatankujemy coś. Serio. Tak. I to zakończymy tutaj jeszcze ten temat silnika. Z tym samochodem to też historii masz wiele. Bardzo, bardzo. Zawsze jak się z nim spotykamy, to płaczemy, bo jak ktoś zaczyna opowiadać, to w takim naszym małym kręgu, to po prostu pampersy potrzebne. Nie, no, ten samochód przyciąga śmiesznych ludzi. I śmieszne sytuacje. Śmiesznych sytuacji masę, naprawdę masę. Pamiętasz jak się dymiło? Tak. Tutaj generalnie... Policjanci zatrzymali? Bardzo dużo ciekawych rzeczy się z nim działo. Przecież już tam, o, zatrzymania przez policję to jest osobny odcinek, sądzę, moglibyśmy nakręcić, bo... Zawsze jest tak, że na początek jest jakaś rozmowa typu, że głośny tam, że brak tablicy rejestracyjnej, jakieś tam różne takie drobiazgi, jak to w amerykańskim aucie. Po czym goście są zawsze no, normalni, też lubią samochody i zawsze jest, jak już dojdziemy do momentu, kiedy się pytają o ile pali, to wtedy już wiem, że to jest taka bardziej przyjacielska rozmowa niż jakiś pretekst. Na dobre tory rozmowa wchodzi. Nie? Niż jakiś pretekst do karania, bo przecież tym autem nikt nie jeździ jak wariat. Jak ja go rozpędzę do 70, to o. To na trasie najczęściej. W mieście to się raczej krąży, bo sama przyjemność jest powolnej jazdy, żeby się pobujał i nie wiem, no i trochę poburczał wydechem. A odnośnie jazdy, dokąd panowie jedziemy? Prosto. Właśnie, dzisiaj szofera Briana, duże brawa. Na szafarnie. Tam jest ładnie, tak. O, i Mazda chce przeciąć Cadillac. No, z Mazdy mogłoby wiele nie zostać. To raczej... Tak, tutaj po prawo. W prawo teraz? Na prawy pas? Dawaj. O. Witaj, kiedyś, o, idealnie będzie. A jak to było, słuchaj, jak to było, jak ty w Audi chyba trafiłeś swoim narożnikiem, pamiętasz? W Mondeo. W Mondeo. To o Jezus co... Maria. Wypadł taki niewielki gość, nie wiem, może z 1,60 m, ale miał karnet na siłownię i zaczął do mnie krzyczeć, że jak ja jeżdżę i w ogóle, a wyprzedzał pod prąd, po drugiej stronie wysepki, przez przejście dla pieszych i jeszcze przez ciągłą linię. Mhm. No i uderzył w, jak dobrze pamiętam, w lewy narożnik. No i tam urwałem mu jakieś drzwi, coś jeszcze, zderzak. Obrócił się, wpadł do tam takiego jakby, no nie wiem, rowu, tam takie nieutwardzone pobocze było. I przybiega do mnie, tam już nie będę używał słów, których użył, ale bardzo się potem z niego śmiałem, że on na policję dzwoni. Ja mówię, dobrze, nie? Przyleciał jak Maciuś z kamieniu, co się stało? Nie, on na mnie był, on był w ogóle, że moja wina, że gdzie ja wyjechałem w ogóle, jak, co, no nieważne. Sytuacja skończyła się na tym, że przyjechał policjant i mówił, że to jest niemożliwe, że tak ma zniszczony samochód, bo na Cadillacu taka gumowa, no ten element na zderzaku, tak. Taki bumper odpadł. A tam wyrwały drzwi i błotnik. No tak, tam było widać mechanizmy od szyb, ale od zewnątrz można było zobaczyć, jak jest skonstruowany ten element. To jest komiczne, bo jest, może nie jest, nie wiem, podczas wypadku pewnie nie byłby super bezpieczny, bo no mnie kierownica pokroić, ale generalnie jest twardy, skurczybyk jest twardy. Tak, spotkanie z innym samochodem wygrywa zazwyczaj. Tak, kilka było takich przygód. Chociaż raz przegrał z RAV4 sąsiadki, bo zahaczyła o kły i go wepchnęła w ścianę. To takie było przykre. No ale już działa, dalej jeździ. Ten samochód używany jest głównie weekendowo, ale jeździsz na co dzień w lecie. Tak, uwielbiam. Jak mam tylko możliwość, to jeżdżę. Ty też byłeś, wiem, że u Pawła z Nowotarskiej. Tak. Nawet jest tutaj naklejka ładna. Tak, właśnie. Paweł też stary pasjonat motoryzacji. Tak, to czubek jest, tak jak my. No, to myślę, że do Pawła też. Pawcio... Odwiedzimy cię. Stawiasz hotel i żarcie. No. I wtedy... I ty tą trasę pokonałeś bez przygód, rozumiem. Czyli absolutnie. Z dwoma śrubami w lewym kole. Ale przykręconymi czy wbitymi? Nie. Co było ciekawe, bo umówiliśmy się, jechało tam chyba 4 samochody. No i taki nasz kolega, który jest... No, on lubi się śmiać z różnych rzeczy i mówi, o, masz śrubę w kole. Ja mówię, jasne, mam śrubę w kole. No i faktycznie miałem śrubę w kole, po czym mówię, no dobra, to ją trochę dokręciliśmy. Mhm. Miałem koło zapasowe, mówię, już teraz nie będziemy kombinować, jedziemy. I pojechaliśmy nim do Zakopanego, wróciliśmy z tą śrubą z Zakopanego. Mhm. I chyba po 3 miesiącach dopiero wymieniłem, pojechałem do wulkanizacji. Dał radę. I potem się okazało w ogóle, to jest najlepsze, że podczas naprawy tej opony gość z CMF-u, Łukasz, nasz ulubieniec, który się zna na tych kołach, mówi,
oprócz tej śruby, to tam była jeszcze jedna śruba. I na dwóch dojechaliśmy. No. Naprawdę, no, to jest najmniej problematyczne chyba stare auto, jakie znam. Jadąc sobie po tych gdańskich brukowanych uliczkach, doszliśmy z Rafałem do wniosku, że ten samochód żyje, nie? Tak. Wszystko tak. Tu skrzypi, trzeszczy, jęczy, ale no ma to swój klimat. No, on już parę razy świat okrążył, nie? Więc to prawdopodobnie są też następstwa tego. Właścicielem przez jakiś czas był Murzyn. No a jakżeby inaczej? Nie, żebym rasistowsko podchodził, ale no oni generalnie nie dbają o samochody tam przynajmniej. Afroamerykanin. Afroamerykanin. YouTube przytnie zasięgi, wiesz. Sorry, sorry. Nie było właśnie. Tego. Nie rozmawialiśmy o tym. A będzie na pewno. Właśnie. Opalony był po prostu i nie dbał. No. Przykurzony tak bardziej, nie? W każdym razie co? No, auto jest niebywałe. Wyjątkowo w odcinku garażu marzeń nie prowadzę, ale nie chce mi się. To auto z tyłu jest tak fajne. Dobrze tu jest. Tylko brakuje jeszcze kilku elementów z Holandii i można jechać. Tak, tak, whisky mamy w razie czego. O, no to nie z Holandii. To nie z Holandii. Nie, to tak dodatkowo, bo to się dobrze komponuje. I dobra, zlociki zaliczasz, spotkanie zaliczasz właśnie w teledyskach, tak? U kogo? U Bracha. U Bracha. Może coś tam rzucimy. Tak, tam był... U kogo jeszcze? Jeszcze jakieś robiliśmy teledyski, już było kupę lat temu. Teraz nie pamiętam, kto to był, ale byłem jeszcze jakieś osoby, kręciliśmy film na pewno. Mhm. Julka, którą pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy. Julka sobie siedziała tutaj i panowie napadali ją w tym samochodzie, więc no, jest kilka ciekawych. Rubik tu klaskał. Już Rubik klaskał, no to już po temacie. Ostatnio chłopaki z kabaretów na festiwalu jeździli sobie tutaj po Operze Leśnej ze mną, więc tak, to ma fajną historię, ludzie go lubią. No. No jest naprawdę, to ciężko powiedzieć, nie? Bo on nie jest jakiś mega, super, idealny i w ogóle, jest po prostu fajny. Tak, tak, on ma rysy, on ma tutaj wszystkie ślady walki swoje, które przeszedł w Stanach i w Polsce już też dość dużo. Lizy na sumieniu. Ale no nie chciałem z niego zrobić kaleki, bo zrobienie auta, doprowadzenie do perfekcji powoduje to, że potem boisz się go postawić gdziekolwiek, wyjechać gdziekolwiek, ktoś się o niego oprze. Tak, tak, zwłaszcza, że to jest samochód, do którego części nie kupisz normalnie. No nie jest to takie proste, a fajnie mieć takie auto, tylko wtedy trzeba go zamknąć w takiej szklanej kulce i trzymać w garażu i pokazywać ludziom, a nie wyjedziesz nim na ulicę. To jest strasznie, strasznie wkurzające, tak jak Paweł zresztą, on jest fanatykiem kupowania aut w idealnym stanie. Tak. No i ona niestety, no Impalą przejechał się kilka razy tylko, nie? I sprzedał ją, bo właśnie to go wkurzało, więc no... No a wybór, no musisz wybrać. Chcesz jeździć, no niestety musisz się liczyć z tym, że coś mu się przydarzy, więc dlatego staram się go utrzymać w dobrej kondycji, ale nie jestem jakimś psychopatą i z każdą ryską nie płaczę. No, raz na kilka lat robię odświeżenie i cały czas jeździ. No ale wiem, że pokupowałeś trochę listewek, jakichś tam akcesoriów dodatkowych i będziesz go odświeżał troszeczkę tam tak, jakieś tak, no nadszedł pierdolki. Czas. Na 10 urodziny tak. Obiecałem mu, że mu zrobię taki porządniejszy remont, no może nie remont, ale takie odświeżenie. Poważniejsze. No chcę, żeby dalej na scenę 10 lat. Znowu mi fajnie, dużo ciekawych osób dzięki niemu poznałem. To jest niesamowite. Ostatnio podszedł gość na 11 listopada na Monte Cassino. Staliśmy. Chłop chyba z Norwegii był. Gdzieś tam nawet zdjęcie jest, nie wiem, może wrzucicie to będzie widać. Gość miał na ręce odtąd dotąd wielki tatuaż z napisem Cadillac w oryginalnej czcionce. I przyszedł i zaczął z nami gadać, że on też ma, że w ogóle fajnie, że Cadillac, że on się jara. No to takie jest. No pozytywne zupełnie emocje wracają. Inne, nie? Jest też ta zawiść, bo no, niestety mieszkamy w takim kraju, w którym często się to zdarza, ale generalnie głównie uśmiechy, głównie ale uśmiechy. Ale wiesz co, myślę, że teraz w naszym kraju ta zawiść jest taka już coraz mniejsza, wiesz? Jest odczuwalne to, że ludzie się uśmiechną, staną tak, na światłach, tak. Pomachają, tak. To jest super, to jest naprawdę super, bo jedziesz normalnym samochodem, to nikt cię nie wpuści, jedziesz Cadillaciem, tak. Gość zatrzyma się, proszę, jedź, no, zupełnie inaczej odbierają świat jadąc tym samochodem. Miałbyś nową Eskę, to by jeszcze tam, wiesz, zablokował cię, tak, nie tak. Będzie... Nie będziesz mu pod maskę wjeżdżał. A na przykład tak samo jak nakręcaliśmy odcinek z Grzesiem, z jego warszawką, tak samo ludzie po prostu, wiesz, blow mind, każdy jedzie, macha, trąbi, jest to... No, te emocje wracają, po prostu te emocje wracają, one są zaklęte w tych samochodach i wracają do ciebie. Niesamowita sprawa. Strasznie ludzie się jarają tym, to jest fajne, tak pozytywnie, nie mówię tutaj o jakiejś próżności, że wow, jarają się, ale fajnie, nie, ale sobie tak, się jarają. Chodzi dokładnie. O to, że cieszą się, że to, nie wiem, powoduje u nich uśmiech na twarzy, spojrzą się, pomachają ci, pokażą palec i kurczę, ten właściwy, oczywiście. I kurde, no nie wiem, no jakoś tak się chce jeździć. No ja wieczorem, nie wiem, po całym dniu jak zasuwam, mam dużo pracy, wsiadam wieczorem w niego. Spotkam się, nie wiem, z tobą, gdzieś tam się na mieście spotkamy, tymi staruchami pojeździmy i całkowicie się no zmienia się podejście. Nie mogę doczekać, aż moja lalka wyjedzie, o Jezu. O, latacznica będzie dobra, bo ona też jest taka trochę podchromowana, więc tak, będę pasować do siebie. Tak, właśnie chcemy zrobić odcinek amerykańska kontra rosyjska motoryzacja, czyli
wtedy moją ładę i tego Caddy'ego tak zesparować, pomierzyć, nawet zrobić test, nie wiem, driftboxa weźmiemy, słuchaj. Dobra. Może, o, zrobimy o, pomiary. Mamy... To by było ciekawe. Sądzę, że mam szansę. Mam szansę, bo jak przeliczyć koń na kilogram minus moja gumowa skrzynia biegów, to chyba będziesz miał podobne parametry. Ja myślę, że Władzie to też tam... Chociaż do tego czasu może te 2-3 będzie, więc dostaniesz taki łomot. No nie, no z 2-3 to nie, nawet nie będę startował. No i Amerykanie to fajnie zaprojektowali, bo to jest takie, no... To są same geometryczne figury. Oni mieli tylko to... Nie mieli cyrkla przede wszystkim. Do kół tylko cyrkla użyli. Wszędzie są kąty. Koła tak, chyba. Tak. Ekierka, głównie ekierka, linijka. Nie wiem, fajne to jest, no inaczej niż u nas. Ja myślę, że oni modele to z klocków robili, takich prymitywnych, wiesz, drewnianych. No jest to inna motoryzacja. No cóż, słuchajcie drodzy widzowie, seria Garaż Marzeń na pewno nie znika, po prostu przez pogodę i tą aurę, te auta są pochowane, no nie ma jak pokazywać, nie ma gdzie pokazywać, natomiast na pewno to nie znika. Rafał jako jeden z nielicznych powiedział, dobra stary, ty chcesz, kręcimy, dawaj, ja go tam wyciągam, nic mu się nie stanie, za co naprawdę wielki szacun. Trzeba pojeździć, on dawno nie jeździ już od grudnia. Trzeba pojeździć, ja tak czekam, aż wiesz, wyjdzie takie ładne słoneczko, będzie trochę cieplej właśnie i takie rodzyneczki wyjadą, perełeczki, które będzie można pokazywać i... O, ja ciśnienie rośnie w narodzie już. Rozmawiam z kolegami, wszyscy chcą wyjechać, tylko no, pogoda psuje wszystko. No bo teraz zrobiliśmy ile? Może z 5 km i auto wygląda, jakbyśmy je z bagna wyciągnęli. Tak, przepraszamy bardzo, bo naprawdę logistycznie zrobić, żeby to było czyste do odcinka, to jest niemożliwe. Nie, nierealne. W tej pogodzie nierealne. Szczególnie, że one mają jakieś te tam wielosezonowe opony, więc one spod siebie wszystko wyrzucają i on po paru metrach jest cały biały już w tej chwili. Okej, przegadany odcinek, chill outowy. Na pewno będzie, no cóż, inaczej być nie może, jeżeli gościem jest Rafał. O, i jego historię może kiedyś Cię zaproszę, żebyśmy tak pogadali w ogóle o motoryzacji, to dopiero będzie wesoło. Mam nadzieję, że o tej właściwej. O tej właściwej, ale to chyba sobie weźmiemy szklaneczkę rudę i rozlejemy. Tak, i sobie tu jest siędziemy. Miejsce, mamy nawet płyty, więc nie ma problemu. Jak będzie trochę cieplej, bo ta nagrzewnica trochę nie za bardzo. Cóż, jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, no to nic nie piszcie złego, bo ten samochód tego nie wybaczy i Was rozjedzie później na pasach. Trzymajcie się ciepło, ja Rafałowi bardzo dziękuję. Dzięki bardzo. Do zobaczyska, na razie, cześć.